Siemanko, witam was bardzo serdecznie po długiej, no w sumie długiej jak na mnie przerwie od nagrywania. Jak zawodnicy teraz mają wolne, to ja też można powiedzieć miałem taki urlop od nagrywania, ale myślę, że wyjdzie to tylko na dobre. Dzisiaj przygotowałem dla was parę tematów, mam nadzieję, że materiał wam się spodoba, bo są to jednak, trzeba powiedzieć, informacje bardzo miłe dla Wisły Kraków. Zacznę może od tematu numer 1, czyli Wisła Kraków ma dyrektora sportowego. Dyrektora sportowego, którego nam bardzo brakowało, który moim zdaniem dużo zmieni. Dużo zmieni. Dlaczego tak sądzę? No przede wszystkim dlatego, że no, jest to na pewno gość, mowa tutaj o Tomku Piasecznym, który no, był skautem przez ostatnie 7 lat. Był skautem Arsenalu. Także i co ciekawe, pomimo jakiejś tam redukcji, no można powiedzieć, etatów, to uchował się, że tak powiem. Cały czas mógł być związany z tym klubem, no ale pojawiła się propozycja Wisły Kraków, żeby on właśnie został dyrektorem sportowym i to właśnie on się na to zdecydował, no a ciężko byłoby mu to po prostu łączyć. Ale jeśli chodzi o jego wcześniejsze kluby, w których pracował, bo też warto wspomnieć, że on jest po prostu skautem. Nawet trzeba powiedzieć taką rzecz, że ukończył prestiżowy kurs FIFA Master. No i przede wszystkim no, on był na przykład skautem Legii Warszawa, czy West Bromwich, czy Albion. No, był też dyrektorem sportowym Krakowi. No ale to była pomyłka, bo no bo klub wtedy, no wiecie, z Krakowia, nie był gotowy na jakiekolwiek poważne zmiany jakby w pionie sportowym. Tam była no, duża taka stagnacja, tam nie było pomysłu, tam każdy pomysł był bardzo mocno negowany, przede wszystkim przez władzę klubu. No i też chyba trenerzy wtedy tam byli tacy zatrudniani, raczej tacy służbiści, tak ujął, tak może nie za ciekawie. Na pewno dobry ruch, słuchajcie, bo na pewno to jest młody gość, po pierwsze, po drugie w młodym wieku już ma naprawdę duże osiągnięcia, no bo pracować 7 lat w Arsenalu i zbierać naprawdę bardzo dobre i pochlebne opinie, no to jest naprawdę szacun. No i do tego no, sieć kontaktów jest też dosyć duża, bo przez kim? Czechy, Rosja, Ukraina. Myślę, że z tych krajów Wisła będzie miała fajnych zawodników i myślę, że tutaj właśnie Tomek Piaseczny wniesie jakoś, ale w ogóle zadajmy sobie takie bardzo podstawowe pytanie, bo czasami z tym jest problem. Po co nam jest dyrektor sportowy? Po co jest po co nam jest ten człowiek potrzebny? Czy to Tomek Piaseczny, czy ktoś inny? Bo jeżeli mamy dyrektora sportowego, jest w tym jakaś stabilizacja, tak? Jest jakiś pion. Bo tak naprawdę Wisła od czasów, no chyba Hunko, tak? Manuela Hunko, wtedy był dyrektor sportowy, więc było, no tylko tam był syf w zarządzie, ale no bo wiadomo, kto był wtedy w zarządzie, Marzena S. Więc wiadomo, że były pewne problemy, były ciężary. Teraz się z tego śmiejemy, wtedy nie było nam do śmiechu, ale w każdym razie, no jest to potrzebne, żeby był ten pion, żeby nie było to wszystko na zasadzie jakiejś, jak to było do tej pory, w ostatnich dwóch latach, ostatnich dwóch sezonach, że było to jednak takie bardzo spontaniczne, szukanie jakichś okazji, za bardzo nie było w tym jakiegoś określonego kierunku. Myślę, że teraz za sprawą Tomasza Piasecznego to będzie, ale oczywiście, no, nikt nie ma prawa marudzić, bo jest to bardzo dobry ruch. Myślę, że jest to lepsza mimo wszystko opcja niż opcja no, Artura Płatka, ale wiemy, że Artur Płatek odrzucił ofertę Wisły Kraków, więc no, Tomek Piaseczny tutaj wskoczył. No, ja się osobiście z tego cieszę, pomimo tego, że uważam, że Artur Płatek też byłby dobrym kandydatem i nie oceniać, kto jest lepszy, ale uważam, że na pewno wiek działa na korzyść właśnie Tomasza Piasecznego i ja się osobiście z tego ruchu Wisły Kraków
cieszę i mam nadzieję, że będzie dobrze za jego sterami. No, jedynie martwi jeszcze brak trenera. Jak będzie trener, no to będę spokojny, bo tu też będzie dużo zależało od tego, kto przejmie stery Wiśle Kraków, jeśli chodzi o pierwszą drużynę. Jeśli chodzi o... coś miałem powiedzieć... A, właśnie, kolejny temat, też, no, może nie jest to jakaś bomba atomowa, jeśli chodzi o ruchy Wisły Kraków, ale są to ruchy w mojej ocenie niezłe. Adi Mehremić przedłużył kontrakt z Wisłą Kraków do 2023 roku. Jest to według mnie, jak już powiedziałem, dobry ruch, ze względu na to, że Adi Mehremić pokazał swoją jakość, pokazał, że ma naprawdę wiele do zaoferowania swoją grą. Przede wszystkim wydolnościowo, to jest, ja to często podkreślam, ale to jest naprawdę ważny element. To jest, pod względem kondycyjnym jest zawodnik nie do zajechania, tak uważam. Jedynie jak kontuzje go będą omijały szerokim łukiem, to naprawdę będzie dobrze. Jeśli chodzi tutaj o kolejne kwestie, no to mamy Macieja Sadloka, również on przedłużył kontrakt na zasadzie zapisu właśnie w kontrakcie. I to też jest z drugiej strony dobre posunięcie, bo trochę będzie tego, no jednak Maciej Sadlok jest postrzegany jako Wiślak, wiele lat już występuje w Wiśle, także na pewno jest to też moim zdaniem dobry ruch. No i właśnie, i teraz przechodzimy do tak naprawdę tematu odcinka, bo można by powiedzieć, że dyrektor sportowy to jest temat odcinka, bo bardzo tego chcieliśmy, ale jest taka jedna rzecz, którą też bardzo chcieliśmy, czyli nowego napastnika. Mam przyjemność, no już oficjalnie możemy to powiedzieć, więc to o tyle jest miłe, ponieważ jest to kto? Słuchajcie, to jest Czech, napastnik. Inna sprawa, że Czesi też ostatnio nam dobrze się kojarzą, bo Michal Frydrych jest tego doskonałym przykładem, a jest to Jan Kliment, którego testy medyczne wypadły, no jak się domyślacie, pomyślnie, no i właśnie z tego powodu mógł podpisać nowy kontrakt właśnie z Wisłą Kraków, no i właśnie na jego mocy 27-latek będzie występował pod Wawelem co najmniej do 30 czerwca 2024 roku, chyba że no ktoś go będzie chciał kupić. Co to za piłkarz? No taka typowa dziewiątka, zawodnik, który, mówiąc szczerze, mi się podoba jak gra. No i ostatnio zaliczył, tak trzeba powiedzieć, w lidze czeskiej najlepszy sezon w karierze, bo w 33 spotkaniach strzelił 13 bramek i zanotował 5 asyst. Również też trzeba wspomnieć, że 5 razy wystąpił w reprezentacji. No i naprawdę dysponuje takim ciekawym CV, ma naprawdę dobre papiery, bo zanim właśnie trafił do Słowacko, właśnie w tym klubie, gdzie strzelił 13 bramek, to występował w takich drużynach jak chociażby Stuttgart, chociaż tam mu trochę nie wyszło, mówiąc szczerze, ponieważ kontuzja, nie przebił się do pierwszego zespołu, ale miał na pewno na to umiejętności, papiery, no szkoda, że się nie udało, ale udało mu się w Brøndby, w tym duńskim klubie, który dobrze jest kojarzony, bo to jest taki dobry klub w skali europejskiej, taki przyzwoity. No i muszę wam powiedzieć, że on tam strzelił 9 bramek i 7 asyst, także to nie jest tylko piłkarz, który, no nie wiem, strzela, dostaje piłkę, to strzela to, co ma. To nie jest nawet taki piłkarz jak Pekhardt, uważam, bo to jest piłkarz, który naprawdę dużo widzi na boisku, potrafi podać, że tak powiem, i wiem, że to brzmi śmiesznie, jak ja to powiedziałem, ale moim zdaniem to też jest ważne do odnotowania, że jednak te asysty potrafił zaliczyć naprawdę silnej, no lepszej lidze na pewno niż Polska, no bo duńska liga uchodzi na pewno za lepszą ligę niż nasza, no rodzima ekstraklasa. No i też na tak sam koniec, tak żeby jeszcze tutaj to CV podkreślić, no to był też królem strzelców mistrzostw Europy do lat 21 w 2015 roku, co też świadczy o tym, że na pewno talent ten chłopak ma,
ale mam nadzieję, że no, nie będzie tu żadnej klątwy, bo no, ostatnio Fatos Becciray był takim piłkarzem, który niby miał strzelać bramki i miał być genialnym piłkarzem, no nie wyszedł, no bo nie pokazał się zbyt dobrze. Jean Medved, który też miał dosyć dobre rekomendacje, też nie wyszedł, więc mam nadzieję, że akurat Czech pokaże swoją jakość, bo jak mówiłem, no mamy szczęście do Czechów, bo Michal Friedrich jest na pewno ciekawym super piłkarzem, jak na warunki polskie, że nawet Legia Warszawa by chciała Michala Friedricha, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, to jest niemożliwe. Legia może się pytać, może się starać, ale myślę, że zarząd Wisły Kraków nie jest głupi. Dobrze, słuchajcie, no to dobrze się zaczyna. Myślę, że optymistycznie możemy patrzeć w przyszłość, bo jest dyrektor sportowy, jest napastnik, który naprawdę jest obiecujący. Co prawda nie ma jeszcze trenera i co prawda Alan Origa złamał kość śródstopia. Także tutaj no, niezbyt miła informacja. Na wakacjach, słuchajcie, no na wakacjach ma kontuzję. Jak przyszedł do Wisły, dowiedział się, no to myśli sobie, ale będzie teraz super. Pojechał na wakacje, no i od razu tragedia. No ale no cóż, życzymy powrotu do zdrowia i mamy nadzieję, że i tak będzie na pierwszy mecz sezonu gotowy i będzie w takim gazie, że wszystkim pokaże, że nawet kontuzja go nie zatrzyma. No jestem ciekawy, jakie będą dalsze ruchy. Widać, że Wisła Kraków się zbroi i zbroi się w taki bardzo ciekawy sposób. Zapraszam Was oczywiście do komentowania tego filmu, dzielenia się tym, co Wy sądzicie o tych informacjach, no można powiedzieć oficjalnych już, tak, no bo tutaj żadnych tutaj sensacji nie przedstawiłem, ale myślę, że kolejne materiały już takie mogą być. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, piona!